Kolejny stan do American Truck Simulator został wydany. Wyoming jest już dostępne, a więcej informacji w tym filmie. Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. Dodatek, którego premiera została trochę przedłużona, w końcu został wydany. Wyoming można już zakupić na Steamie po standardowej cenie, tak jak było w przypadku innych dodatków, za 39,99 zł. A dodatkowo, jak ktoś czekał, rozpoczęły się promocje na inne tytuły od SC Software, również na dodatki te z ETS-a. Jednak wraz z wydaniem tego dodatku rozpoczęło się kolejne wydarzenie World of Trucks o nazwie Race for Wyoming. W tym wydarzeniu możemy zdobyć dwie nagrody, ale łącznie można zdobyć trzy, bo jest jeszcze jedna w taki pewien sposób ukryta, ale nie jest powiązana z tym wydarzeniem, a sama nagroda według mnie jest ciekawsza. Otóż można zdobyć takiego pluszaka do kabiny, robiąc jedno konkretne zlecenie. Otóż musimy dostarczyć jakikolwiek ładunek z platformy World of Trucks, czy to w tej wersji standardowej, czy też na własne naczepy. Musimy do lub z miasta Gillette dostarczyć jakikolwiek ładunek z tej platformy i wtedy dostaniemy taką oto maskotkę. Natomiast przy samym wydarzeniu mamy dwa cele, jak to zazwyczaj było przy innych wydarzeniach tego typu. Mamy cel osobisty i cel społeczności. Aby zaliczyć swój cel osobisty, musimy zaliczyć takie jakby każde z tych 10 miast w stanie Wyoming. Wystarczy, że przy pomocy ładunków z platformy World of Trucks dowieziemy dany ładunek do miasta lub z danego miasta zawieziemy ten ładunek gdziekolwiek indziej. Pamiętajcie, że nie trzeba dowozić do tego miasta i potem zawozić z tego miasta, tylko wystarczy dowieźć do tego miasta, a potem można zająć się jakimś innym. Ewentualnie z tamtego miasta można zabrać jakiś ładunek i dowieźć gdzieś indziej i to miasto się zaliczy. Natomiast w celu społeczności gracze muszą łącznie przejechać dystans 80 milionów mil. Kiedy ten cel zostanie spełniony, odblokuje się kolejna nagroda, ale żeby ją zdobyć, na początku trzeba zrobić swój cel osobisty. Za cel osobisty dostaniemy takie malowanie, a za cel społeczności taką zawieszkę. Ważne też jest to, aby każde zlecenie było na co najmniej 100 mil, czyli na około 161 km lub więcej. Czyli jeśli twoje zlecenie z jakiegoś miasta do innego ma mniej niż 100 mil, no to wtedy ta trasa nie zaliczy się ani do celu osobistego, ani do celu społeczności. Musi być to ładunek na co najmniej 100 mil albo więcej. No i oczywiście też bardzo ważna sprawa jest taka, że żeby wziąć udział w tym wydarzeniu, trzeba mieć dodatek Wyoming. Samo wydarzenie, tak jak wspomniałem, rozpoczęło się tuż po wydaniu Wyoming, a potrwa do 7 listopada do godziny 23:59 czasu uniwersalnego. Choć widząc to, co się działo przy poprzednich dodatkach, myślę, że ten czas zostanie potem przedłużony. A jeśli chodzi o ten odcinek, to by było na tyle. A więc dzięki za oglądanie, zachęcam do oceny tego filmu, skomentowania go, do udostępnienia, zapraszam na Twittera i Discorda, dziękuję wszystkim wspierającym, jak i również zachęcam do wsparcia kanału i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć!